Witam Was wszystkich serdecznie na kanale TFT Federnight i w dzisiejszym odcinku skupię się na pozycjonowaniu tylko jednej kompozycji i będą to Rangersi. Trochę, której będę używał, jest to lolchess.gg. Może zrobię z tego serię filmików, gdzie skupię się na pozycjonowaniu każdej kompozycji, ale w dzisiejszym odcinku tylko Rangersi. Jest to bardzo popularna kompozycja w teraźniejszej mecie, w patchu 9.15b, który jest teraz live. I zaczniemy sobie od postaci, które powinny znajdować się w tej kompozycji i gdzie na planszy one powinny być ustawiane. Najważniejsze w naszej kompozycji jest Ashi, kluczowy czynnik Rangersów. Bez niej nie mamy takiego głównego carry, ona będzie zadawać najwięcej damage'u. Varus, drugi Ranger, tutaj widzicie synergię, które nam skakują po lewej stronie. Wayne jest raczej do wypełnienia kompozycji na nią, nie chcemy dawać itemków, postać za jeden, nawet na trzecim poziomie ona nie robi zbyt dużo. Do tego potrzebujemy jeszcze Kindred, ona wypełnia nam Rangersów na czwarty poziom, wtedy mamy 65% szansy, żeby podwoić swój attack speed. I do front lane'u chcemy mieć Leonę oraz Brauma, żeby mieć dwóch guardianów, którzy będą wspomagać nasze jednostki kierujące. I do tego na front lane stawiamy Mordekaisera. Dlaczego pozycjonujemy nasze postacie w ten sposób? Braum tutaj, Leona tutaj. Guardian działa w ten sposób, czyli strażnik, że daje on 50 armora postaciom w oku guardiana. Czyli jeżeli Leona stoi tutaj, to da swojego guardiana Mordę, Kindred oraz Ashi. Braum da Wayne, Kindred oraz Mordę. Te buffy się stakują, dlatego chcemy ich rozdzielić w ten sposób, żeby Mordekaiser, czyli nasz frontlane, oraz Kindred, postać, która chcemy, żeby troszkę dłużej przetrwała, żeby mogła użyć swojego ulta, dostali tego buffa z Guardiana i byli troszkę silniejsi na początku. Kolejny czynnik, który musimy omówić, jest to ustawianie kompozycji Rangersów z lewej strony mapy. Jeżeli spróbujecie ustawić sobie tą taką, można powiedzieć, owalną kompozycję z prawej strony, nie wyjdzie to w ten sam sposób. Bo zobaczcie, jeżeli spróbujecie dać Kindred w samym środku, to wtedy macie tutaj lukę. I jeżeli ktoś ma asasyna, takiego jak Kha'Zix, Rengar jest teraz popularny, albo Zed, może on zwłaszczotować waszą Ashkę, może zwłaszczotować waszą Vayne i wasze dwa główne carry będą umierać i wasz damage w tej rundzie bardzo szybko spadnie. Jeżeli dacie sobie te postacie troszkę dalej, żeby asasyni nie mogli tam skakać, to wtedy Leona nie będzie buffować waszego Varusa lub waszej Ashki. Dlatego zawsze pamiętajcie, żeby ustawiać tą kompozycję z lewej strony. Jeżeli macie Zika, to możecie jeszcze ustawić sobie tą kompozycję w taki sposób, żeby dać Kindred na środku, Wayne oraz Ashkę w taki sposób. Co wam to daje? Jeżeli macie Zeke Heralda na Kindred, to da wam on 15% attack speeda dwóm postaciom po lewej stronie, dwóm postaciom po prawej stronie, dlatego zawsze najlepiej na postać po środku dawać tego Zeke'a, ale teraz nie będziemy o tym mówić. Tylko jeżeli macie Zeke'a, to powinniście ustawiać swoją kompozycję w ten sposób, ale nadal możecie ustawiać ją w ten sposób i po prostu dawać Zeke'a nadal na Kindred, żeby ona troszkę szybciej się odpalała. Wtedy dajecie Ashkę jako główne carry obok, żeby ona korzystała z tego Zika też. Waszą finalną kompozycją na siódmym poziomie będzie Guardian, Phantom Ranger oraz Glacial. Jakie itemki chcemy dawać na nasze postacie? Kluczową itemką w tej kompozycji jest Static Shift, albo nawet dwa Static Shifty. Jeżeli wam się uzbierają, to trzy Static Shifty na Ashce. Dlaczego? Ashi nie ma długiej umiejętności, tak jak Varus. Varus kastuje swoją umiejętność przez ileś tam sekund, chyba 1,5 sekundy, może 2 sekundy. I podczas tych 2 sekund on nie bije basiców, dlatego Static Shift na nim nie będzie się tak często odpalał. Ashi cały czas bije swoje skillshoty i jej ulti troszkę krócej się kastuje. Dlatego jeżeli ona odpali sobie Rangersa, czyli podwoi swój attack speed, wtedy będzie biła 2 razy szybciej. I 2 razy szybciej będzie ona prokowała Static Shifty, które się stakują ze sobą. Dlatego Static Shifty zawsze na Ashkę. Możecie dawać na Wayne, ale Wayne nie skorzysta z many. Dlatego najlepiej naprawdę na Ashkę dawać, co chcecie dać na Kindred. Na Kindred możecie dać Husha. Hush silensuje pierwszą postać, którą Kindred zaatakuje. Teraz w mecie najczęściej spotykany jest Kennen oraz Cho'Gath, które bazują na tym, żeby użyć jednej umiejętności w teamfightie i raczej wygrają tego teamfighta. Dlatego jeżeli macie Silence'a i silencujecie tego Kennena lub Cho'Gatha, to macie większe szanse, że wygracie tego teamfighta właśnie przez Silence'a. Silence też jest fajny na Gunslingerach, którzy mogą silencować kilka postaci naraz. Do tego, jeżeli nie możecie znaleźć tych itemków, to na Varusa powinniście wrzucić Static Shiva, Spear of Sojourn, możliwe, że Rabadona. Jeżeli nie macie Rabadona, to możecie wrzucić Morello, bo Varus też atakuje w kilka postaci naraz i to Morello powinno bardzo fajnie na nim działać. Morello możecie składać wcześniej, nie musicie iść w Rangersów. Morello jest bardzo dobry w innych kompozycjach, dlatego jest to bardzo uniwersalny item
i możecie go wcześniej złożyć, ale Static Shivy są podstawą w tej kompozycji. Jeżeli chodzi o itemki defensywne, to zawsze chcecie ładować itemki na Brauma, czyli Warmoga oraz Thornmaila, i wtedy możecie go troszeczkę zamienić, żeby on wychodził tutaj do frontu. W sekundę powinien tutaj wyjść i zostać targetowany. Mordekaiser, nie skupiamy się na nim, on powinien tylko umrzeć i następną postacią, która będzie targetowana, powinien to być Braum, który odpali swoją umiejętność, i Thornmailem powinien bardzo fajnie bronić waszych Rangersów. Inny build, który możecie teraz stosować na Ashce, jeżeli macie inne itemy, nie tylko Static Shivy. Postaram się to umówić na jak najszersze spektrum itemów właśnie na Rangersów, żebyście mogli używać różnych itemów, a nie tylko forsować jedne itemy, bo czasami wiadomo, te itemy nie siadają i musicie składać to, co macie, a nie czekać na itemkę. Dlatego na Ashi oprócz jednego Static Shiva możecie wrzucić Disarma razem z Hurricane'em. Co to nam daje? Hurricane to jest ten duszek, który biega wokół naszej postaci i atakuje on poboczne postacie. Jeżeli macie Glaciala, to Ashi będzie też stunować te poboczne postacie. Jeżeli macie Disarma, to będzie ona disarmować te poboczne postacie. Dlatego Silence, Disarm oraz Red Wolf będą bardzo fajnie działać na Ashce, jeżeli macie Hurricane'a. To jest podstawa. Musicie mieć Hurricane'a, żeby wrzucać te itemy na Ashkę. Myślę, że mniej więcej omówiłem te itemy. I tak powinna wyglądać wasza finalna kompozycja na levelu 7. Teraz, jeżeli uda wam się dojść do late game'u, jakie zmiany powinny nastąpić? Macie teraz 8 poziom i możecie wrzucić kolejną postać na pole bitwy. Jaką postać powinniście wrzucić? Powinniście wrzucić Kayle, która da wam Knighta oraz Nobla, ale jeżeli nie możecie znaleźć Kayle, to powinniście wrzucić Sejuani, która da wam bardzo fajnego CC-ka w postaci obszarowego stuna na tam kilka sekund, nie pamiętam dokładnie. Wtedy będziecie mieć 3 glaciali, nadal jest to 7 postaci, i dorzucić jakiegokolwiek glaciala znajdziecie. Najlepiej byłoby Anivie, która da wam 4. glaciala, wtedy poddajecie Fantoma, który jest losowy i w late game już nie robi tak dużo, i chcecie iść w te dodatkowe 10% stuna, żeby wasza Ashka była jeszcze mocniejsza i mogła stunować jeszcze więcej postaci. Sejuani też jest bardzo fajna, bo z dwoma guardianami Sejuani będzie bardzo twarda na frontlane i raczej będzie to gwarantowało, że użyje swojej umiejętności i zestunuje przeciwny team. Wtedy Ashka razem z Varusem może zadać bardzo duży damage. Anivia, jeżeli odpali swojego ulta, i Sejuani też odpali swojego ulta, powinni oni stać w jednej kupie, i nawet na pierwszym poziomie bez itemów Anivia powinna zadać duży damage, jeżeli postacie znajdują się w jednym miejscu. Do 9 levela raczej nie będę opisywał kompozycji, które proponuję. Powinny zawsze kończyć się na 8 levelu, bo 9 level jest po prostu zbyt rzadko spotykany, żeby proponować jakieś kompozycje na 9 level. Dlatego na 7, na 8 levelu już omówiłem, jak te kompozycje powinny wyglądać, jakie itemki powinnyście wkładać na jakie postacie, żeby one miały sens. Na Anivie też możecie wrzucić Morello, też możecie wrzucić też na Manę, żeby ona więcej biła, ale to jest naprawdę late game, którego nie chcę zbytnio omawiać. Raczej powinniście się skupić na Ashce, na Varusie, na Kindred i na pozycjonowaniu tych postaci. Jest to bardzo solidna i systematyczna kompozycja. Możecie ją do pewnego stopnia forsować w każdej gierce, żeby mieć całkiem systematyczne wyniki. Jeżeli nie wejdzie wam Ashka na poziom 2 zbyt wcześnie, albo nie znajdziecie Kindred, no to wiadomo, odpadniecie wcześniej. Po prostu tak czasami musi być, ale jest to bardzo fajna kompozycja i polecam ją gorąco na ten patch, żebyście mogli zdobyć sobie troszkę więcej wygranych w Teamfight Tactics. Linka do tej stronki zostawię w opisie, żebyście się mogli pobawić tymi kompozycjami, zobaczyć, gdzie możecie ustawiać, jakie synergie dostaniecie, co możecie dostawić, jakie itemki na jaką postać, co one wam dadzą. Bardzo fajna stronka, nie jestem przez nich sponsorowany, to jest po prostu stronka, którą polecam, żeby wam ułatwić gierkę. To by było na tyle ode mnie, dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, bo 70% moich wyświetleń jest od osób, które nie subskrybują, tak więc gorąco zapraszam do subskrybowania mojego kanału, fajnie mi to pomoże, planuję też giveaway'a dla was na 500 subów. Zalajkujcie to wideo i do usłyszenia.